aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 45 do 46 wersetu. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Mówi z kolei Psalm 51, werset 3. I tu możemy skoncentrować się na tym, jak znaleźć łaskę w porażkach. Bożą łaskę możemy znaleźć też i szczególnie w porażkach. Możemy to zauważyć na podstawie historii króla Dawida, którego Bóg przeznaczył, by panował nad Izraelem. Jako młody człowiek Dawid zdobył sławę przez swój bohaterski czyn w walce z Goliatem. Mimo tego droga do objęcia tronu królewskiego jest dla niego długa i wyboista, bo ówczesny król Saul długo nastawał na jego życie. Później Dawid dowodzi odważnie swoją armią w wielu bitwach. Jednak gdy pewnego razu dochodzi do walki, zaufał swojemu doświadczonemu generałowi Joabowi, a sam pozostał w Jerozolimie. Gdy Joab walczy i odnosi zwycięstwo, Dawid przeżywa najcięższą moralną porażkę. Z dachu swojego pałacu zauważył żonę swojego żołnierza w trakcie jej kąpieli. Wezwał ją do siebie, współżył z nią i próbował zatuszować swoje cudzołóstwo tak, że jej męża posłał na śmierć. Król przeżył to, co list Jakuba opisuje następującymi słowami. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Jakuba, 1 rozdział, 14 do 15 wersetu. Dawid pozbawia życia szczęśliwego męża, jego armia traci dzielnego żołnierza, żonę pozbawia seksualnej czystości, poza tym traci ona męża, a siebie samego pozbawia radości i niezakłóconej społeczności ze swoim Bogiem. Jakże tragiczne okoliczności. Mimo tego Bóg przywraca Dawida na właściwe miejsce. Cóż za łaska! Posyła do niego proroka Natana i objawia mu jego winę. Wtedy król poznaje, co uczynił, żałuje tego, wyznaje to Bogu i doświadcza pełnego przebaczenia. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, mówi Słowo Boże. Dlatego jeśli masz jakiś grzech, wyznaj go Bogu. Wyznaj go bezpośrednio Bogu, bez żadnych ludzkich pośredników. I wtedy Bóg chętnie ci wybaczy.